10 maja 2008 rok. Czyli urodziny szamana. To tutaj jesteś kluczową tą postacią. Co mnie? No a jak to? Jak dla ciebie to napisało, nie? I jak? Czekaj, przełożę. Żebym ty przełożył na kamerę. No, żebym ten przemyśle. Dziękuję. Ukochany, pragnę złożyć Ci urodzinowe życzenie. Życzę Ci, żebyś był szczęśliwy. Życzę Ci szczęścia nieuwarunkowanego niczym, bo szczęścia warunkować się nie da. Czy szczęście można dawać jej czy szczęściu, przepraszam za trudności w czytaniu, w wypowiadaniu słów. Niestety coś takiego mi się porobiło. No i... Czy szczęściu można dawać jakiekolwiek warunki? Czy można stwierdzić, będę szczęśliwy, jeśli zrobię to lub tamto? Będę szczęśliwy, jeśli będę z tą czy inną osobą. Będę szczęśliwy, bo tylko ten wybór mi to zagwarantuje. Czy stawianie warunków ma jakikolwiek wpływ na szczęście? Czy można to zagwarantować? Jak to z tym jest, nauczycielu? Czy może szczęśliwym jest się mimo wszystko? Dziś jest to dla mnie dzień wyjątkowy. Wybacz. Że na urce dla ciebie piszę o sobie, ale tak czuję. Obudziłam się o godzinie 4:00 i jak gdyby nigdy nic wyruszyłam sprawdzić, czy naprawdę wschodzi słońce. Bo od nawet nie wiem, jaką liczbę lat tu wpisać. Kilkanaście czy kilkadziesiąt. Od wielu lat fakt ten znam tylko ze słyszenia. Wyruszyłam, była jeszcze... Było jeszcze szaro, ale już usłyszałam pojedyncze głosy ptaków. Powitałam je mówiąc, to wy jednak istniejecie naprawdę, a nie tylko na ekranie telewizora. Szłam dalej, wdychając poranne powietrze i delektując się jego smakiem, który również zdążyłam już zapomnieć. Powoli zaczynały podnosić się znad straw mgły. Zanurzyłam się w nich. Znowu jakie przyjemne uczucie. Szłam dalej, bez żadnych lęków, delektując się tym, co do mnie docierało. Między drzewami, tuż nad horyzontem, zaczęło przebłyskiwać złotem i czerwienią słońce. Na razie w formie niewielkiego paska. Szłam dalej. Minęłam jakieś dwie, trzy osoby, śpieszące gdzieś, jakby przygaszone, skulone w sobie. Popatrzyli na mnie smutnymi oczami i popędzili dalej.
Z rzeki wychodziły opary. Ciszę zaczęły przerywać coraz głośniejsze głosy ptaków, które przerodziły się wreszcie we wrzask, wrzawę. Nie widziałam ich, tylko słyszałam. Był też rechot żab i odgłosy będących tam jeszcze jakichś innych stworzeń, Bóg wie jakich. I nagle stało się. Słońce wytoczyło się ponad horyzont. Było takie wielkie, takie piękne, całe złote. Patrzyłam w nie ze zdumieniem, stwierdzając, że nie razi moich oczu, że mogą to robić bez bólu. Potem słońce zmieniło kolor. Jego aura stała się czerwona, a centrum przysłoniła jakby okrągła płytka, która po chwili zaczęła pokrywać się jakby rysami i wybrzuszeniami, a potem zaczęła pulsować. Z niedowierzeniem ujrzałam ogromne pulsujące serce. Było to tak realistyczne, że mnie zamurowało z wrażenia. Wyjęłam kartkę od Pawła i odmówiłam dziękczynienie. Potem, zgodnie z zaleceniem, zaczęłam obserwować myśli bez oceny. Zamknęłam oczy i zastanawiałam się, jak to zrobić. Po czym dostałam sygnał: otwórz oczy i patrz, kobieto. Otworzyłam oczy, a tu słońce pulsowało wraz z ogromną aurą, niezwykłą ilością kolorów. Jakież były intensywne. Usłyszałam: czego można chcieć więcej? Patrz, to jest. Naprawdę, to kosmos, wszechświat, dobroć i miłość, to jest naprawdę. I ty, tym jesteś. Opanował mnie błogi spokój, ogromny smutek i lęk, nieco jakiś czas osaczał, roztopił się. Przepełniała mnie miłość, która chciała się wręcz wylać ze mnie na wszystko, co mnie otaczało. Myślałam wtedy o tobie, o mojej wielkiej, wspaniałej miłości. Którą spotkałam w życiu, której dano mi było doświadczyć. Stanęły mi przed oczami wszystkie cudowne chwile, które mnie spotkały, kiedy patrzyłeś na mnie z taką bezgraniczną miłością i z takim oddaniem, kiedy mówiłeś mi takie piękne słowa, kiedy czułam swoim najgłębszym ja błogość, jaka od ciebie płynęła. Zaczęła ogarniać mnie rozpacz, jak mogłam być tak okrutna. Ale stosując się do tego, co z takim mozołem starałeś się zaszczepić, mi zaszczepić, postanowiłam nie osądzać się i nie winić. Zaczęłam zbierać kwiatki dla ciebie, żeby przez nie wyrazić moją do ciebie miłość. Są one białe po to, żeby podkreślić i wyrazić czystość moich intencji, żebyś nie doszukiwał się w tym żadnych podtekstów, ingerencji z zewnątrz, skądkolwiek. Są to kwiaty miłości od Ani, dzisiaj, tu i teraz, która rodzi się, przychodzi na świat, rozgląda się, podziwia go, napawa się jego urokiem. Chcę w tym świecie żyć, korzystać z jego uroków w całej pełni. To nie od tej Ani chcesz uciec na koniec świata. Tamta, pogrążywszy się w najgłębszych otchłaniach, starała się unicestwić. Tam przecież, jak sam mówiłeś, nie dało się oddychać. A ty mimo to heroicznie walczyłeś. Ja tamtej osoby, którą się stałam, nienawidziłam.
Tak, jak więc miałeś nie chcieć uciekać? To przecież naturalny instynkt samozachowawczy. Ojejku, nie wiem, czy znowu nie popędam w jakieś osądy. Dzisiejsza Ania zaczyna mi się podobać. Może da się jednak ją pokochać, jak myślisz? Poruszam się na razie po bardzo niepewnym gruncie. Pełnym pułapek, niespodzianek. Nie dziw się, że miotają mną jakieś przedziwne uczucia, że odbijam się od ściany do ściany, jak pijana. Ja często naprawdę nie wiem, co się dzieje ze mną. Ja dopiero parę dni żyję, a tyle czasu poświęciłam wcześniej na odcięcie się od mojego prawdziwego ja, od tego, co jest naturalnie do mnie przypisane. Od słońca, natury, akceptacji, miłości. Proszę Cię o wyrozumiałość i przepraszam za wszystkie krzywdzące osądy, które wychodzą z moich ust. Nie umiem powiedzieć, dlaczego tak się dzieje i wolę się nad tym zbyt głęboko nie zastanawiać. Nie jestem jeszcze na to gotowa. Chcę żyć, po prostu żyć. Pragnę być z Tobą, pragnę oblać Cię swoją miłością, ale nie po to, żebyś nie mógł oddychać. Pragnę, żebyś mnie pokochał, żebyś mnie przytulał. Pragnę Twojej bliskości. Piszę te słowa, bo chcę, bo cisną się same, bo chcą być wyrażone, chcą przedostać się na papier. Tak, wreszcie nie wstydzę się, nie blokuję swoich uczuć. Dlaczego mam je tłumić? Tak jest, a jest tak jak jest i koniec. Tu nieubłaganie ciszną się słowa lęku przed osądem z Twojej strony, ale przecież Ty rozpoznasz moje intencje. Czuję się trochę bezbronna i obnażona, ale równocześnie szczęśliwa, niezmiernie, że dane mi było to wszystko napisać. Trochę to dziwna laurka urodzinowa, ale taka pewnie musiała być. Jeszcze raz życzę Ci bądź szczęśliwy dla siebie samego. Zasługujesz na to, jak nikt inny na świecie. Kocham Cię bezgranicznie, Ania. No i dziękuję. Dziękuję, już się podzieliłaś. No, nie czycie jeszcze będą też takie cudowne urodziny usta. A ten rysunek Aniu też wyrysowałaś? Tak. Można go zobaczyć? Proszę. Yeah.
teatralne coś. Chcecie zobaczyć? Czemu pokazujesz? Może pozbieram te miseczki, żeby poprawić. Kiedy to? Zajadacie panu. No. Nie. Nie zajadacie panu. Proszę. Pan wie? Nie, już nie, już dziękuję. Ale to wiesz co, to odbyło się dzień, żeby ich nie potuć, bo oni mają bardzo wrażliwe krańce, żeby łyżką ich nie przerbić. Żeby jedną z drugą nie wchłonęło. To lepiej dwa razy pójść niż wyszczerbić ten... No, trzeba, wiesz, po prostu każdą oddzielnie, niestety. Mimo, że one są dobrze wypalone, ale... Nie. Dzisiaj zaczęło być tutaj. Nie, a drugie serce. Czy ja mogę wziąć Szemanowi miseczkę? Możliwe? Tego jest akurat chcę. O, jeszcze. Pamiętasz? Dzisiaj Ania tak malowała i była bardzo niezadowolona z tego, co na przykład tamto, już pomijając takie abstrakcyjne bardzo rzeczy, ale takie niby kawałki natury, nie? To były bardzo, bardzo kiepskie, a mnie bardzo niezadowolona była z takiej techniki, którą miała tak, o, bez ćwiczenia. Nie. Nigdy. To tak się nagle pojawiło. Nie nagle, ona miała zawsze taką rękę, albo taki zielnik, szaman ją namawiał, żeby namalowała zielnik. Kilka było takich właśnie namalowanych, z namalowanymi tymi, jak zielnik z XIX wieku, o, na przykład. Z ręki. Mam taką książkę. No. Z opisem. No, to z tego akurat ona to jest, bez talencie. Albo to. To są pojedyncze kwiaty. A przede wszystkim tam dobór kolorów. Pokój szerzy się od Ciebie jedynie do tego, co wieczne i sięga od tego, co wieczne Tobie przepływa przez wszystko inne. No. To taki grosz. Ja to w ogóle jak kochała ostatnio nawet. No, to wszystko jest objaw bez talentu. No. Mogłabyś wrócić. A to jest, właśnie ten kamień. A to jest właśnie pierwszy sercowy malachit. Którego fraktal wyższy jest tutaj. Ale to jest pierwotny. Wszystko inne jest harmonia, miłość, trudno. Tym jestem. Ania też zaszczyciła mnie, dając mi jedno ze swoich malowań. Jest u mnie na ścianie. Ojejuś! No i wiesz... Jakby nie było pochmurno za oknem, jak się widzę, podniosę na to, to od razu chcę się wstać i wiesz. Możesz dać tylko mam do oglądania. Ucień krasi wajna. Tak? No, jakie szczegóły, jak wydobyłaś te w ogóle wszystkie, wiesz. No, pięknie ta spirala, to no. To już ekstra. Się tak wziąć. Co skończyłaś, tak? No tak.
W 3D. Takie uzyskać efekty. No, to my się z tą mijaliśmy taką strefę artystyczną. Szczerku, gdzie się wystawiali. Mhm. Dzięki Ania za podzielenie się. Dzięki za wysłuchanie. No ja też Aniu podziękuję, bo Aniu nosiła się z tym. No, obiecywałaś. A teraz dość, dzięki. Cóż, no, cieszę się, że się odważyłaś. Trochę kosztowało. No, a ja jeszcze jedno... Pani Ania, ja prawdę nie się opowiadała. Ale kto to powiedziała? To ze mną... Ja to wszystko czuła. Nie? Da, ja czuła. Tak, jakbyś to wszystko... I dlatego wszystko wypełniała. Byłem na dziece. I очень красиво, мне очень нравится. Так? Очень-очень. Очень. А ты сейчас любишь, ты еще не слышишь иногда? Это очень хорошо для людей. Кто же супер талант. Ты так красиво. Нам всем нравится. Как бы мне тоже рука объела, то... Powiem ci, no, miałam taką fazę, że rzuciłam się na te takie... Może jak chcecie, to jeszcze zobaczyć te moje... No te? Pewnie. Czy jest jeszcze czas? Czas obrakuje. Jakbyś się zmierzyłaś. Chcę się za czas. No, ja nie wiem, nie. To są te jabłka. Ta pelargonia jest przecudna. Super cudna. Takiej formy odcinka, no, ale z tego szczegół taki. Niech będzie.